Dzień drugi naszego wyjazdu. Jesteśmy w Warszawie przed hotelem Logos. Za chwilę idziemy na grę miejską i na galę finałową. Jesteśmy teraz w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jesteśmy już po grze miejskiej i Escape Roomie. Wszystkim bardzo się to podobało i każdy jest zadowolony z dzisiejszego dnia. Teraz czeka nas gala finałowa, na której zobaczymy, czy wygraliśmy. In der Kategorie erste Teilnahme in der Sekundarstufe 2 gewinnt das Team aus Ciara Kubice. Kategoria pierwszy, uczeń szkoły ponadgimnazjalne. Zwycięzcą jest zespół szkół ponadgimnazjalnych w Sieratowicach. A teraz trzeci finalista w kolejności alfabetycznej Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Prosimy serdecznie, gratulujemy. Na końcu, ale jak słyszeliśmy, nie ostatni, bo porządek nie jest alfabetyczny. Na początku pan ambasador coś mówił o gali Oscaru. Szkoda, że to nie jest gala Oscaru, bo mielibyśmy możliwość pomyłki, tak jak to było w tym roku. No niestety nie jest to gala Oscaru, mówiąc żarty. A mówiąc całkiem poważnie, to myślę, że nie najważniejsze są te klasy, które żeśmy pozmienili, tylko nasze głowy, które żeśmy przepracowali pewne rzeczy. I okazuje się, że małe może być piękne, bo my akurat reprezentujemy małą szkołę z małej miejscowości. I najbardziej zależy nam na poznanych ludziach. Ja bardzo dziękuję Instytutowi Goethego za to, że mogliśmy się poznać, że mogliśmy wymienić swoje myśli, poglądy, inspiracje i mam nadzieję, że to jest początek wielkiej przygody. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję. Szczególnie uczcić te osoby, które na co dzień Wam towarzyszą. Te osoby, które organizują przygotowują lekcje. Bo ktoś się nie przygotował. Na scenę prosimy panie nauczycielki, bo są tym razem same panie. Chcemy je szczególnie wyróżnić i uczcić. Przede
wszystkie inne panie z kolei zaproszone są do Gdańska. Tutaj pani konsul generalna Kornelia Piper wita te panie również nagrodzone tutaj na takiej Akademii Letniej w Gdańsku, a więc promienia słońca. Również do tego oczywiście organizuje właśnie tą Akademię. Drugi dzień naszego wyjazdu dobiega już końca. Właśnie czekamy na kolację i idziemy spać, bo jesteśmy bardzo zmęczeni. Idziemy do Wiktorii i do Pauliny, zobaczymy co robią. Dziewczyny sobie odpoczywają i bawią się butelką. Nie ma podstawy prawnej. Jeśli to nam stanu ma. A co tam u was słychać fajnego? Dobra. Dobra. Ej, czekaj, ja to tutaj przytrzymuję, a weź to przypiłuj. Żeby... A to mam do jednej. Dobra dziewczyny, opowiedzcie nam, jak wam się dzisiaj podobało? Bardzo mi się podobało, nie wyszłam z escape roomu, ale było super. Nie tak. Co? A tak, w sensie ja... To nie działo. Daj, to działo. Czy to nie jest ostrość? Nie, spadaj. Jako wyrzucić tak dobrze. Chciałeś się pobawić Helem, ale im nie wyszło.